Tym razem już mam nadzieję dokończyć całkowicie. Kolejny wydaje mi się, że to będzie 25. I w In Love Again. Głównie mi chodzi jednak o tą dawną wersję, która jest mnie taka bardziej mniej współczesna, ale w sensie nie że mniej współczesna, tylko po prostu mm, jest lekko inna. Ma w sobie taką mi powiedziała rzeźkość w stylu lat 90. To ta wersja In Love Again Flair de la Passion. Też generalnie ma taki klimat, i tam mamy taką rzeźkość, liście porzeczki, aromatyczność, niesamowicie dziewczęco kobiecy. I właśnie jest też taka, właśnie taka lekkość, i na upał idealnie. Demeter tomatu, czy to metu tomatu, liście pomidora, na sposób taki właśnie zielonkawy, jednonutowe, stosowanie, tak, liście pomidora świetny motyw na upały. Podobnie jak liście porzeczki czy też właśnie figa na sposób taki chłodno-ziołowy, rześki, zielonkawy, pewne niektóre chłodne kwiaty, no i dużo różnych cytrusów na pewno w takim rześko Larty są mandarin, mandarynka na sposób taki rześko-właśnie zielonkawy, bardzo takim bym czysto, soczysto-chłodnawy, bez nawet grama słodyczy, właśnie tutaj słody też idealnie. Wydaje mi się, że mandarynka taka już mocno słodkawa, niekoniecznie. Loxiton yy, i to jest ta wycofana lawenda, Lawant, nie wiem, yy, recold. Yy, generalnie zapach niesamowicie piękną, taką chłodną, naturalną, botaniczną, prawdziwą lawendą, yy, bardzo rześki. Jednym yy, z moich najbardziej kochanych zapachów lawendowych, genialna perełka marki L'Occitane, niestety unikat, ale po prostu na że w ogóle lawenda to może być również świetny pomysł na upały. Yy, Kontynuuję tutaj e, Diptyk e, Esperit, esperit, es, esperit, chyba tak będzie Esperit, czyli woda esperytowa marki niszowej Diptik, gdzie mamy ogół, ogrom różnych cytrusów i ziół. Miałam kiedyś i sprawdzała się bardzo dobrze w upały, nie nieprzetłaczane dla takiej właśnie aromatycznej rzeźkości. Ale do utrafienia. z to w sumie chyba, ale do utrafienia. Kolejny zapach marki Anikutal Chevre czyli czyli wiciokrzew. Niesamowicie ogromnie aromatyczny, zielonkawy. Po prostu ideał. Ideał na taką aurę upalną, bo ma w sobie... Yy, ogrom takiej właśnie yy, rzeźkiej niesamowicie takiej mokrej zieloności. Tak, już tak prawo bo trochę mi się coś tutaj zrobiłam yy, Niestety to nie są zapachy o doskonałej trwałości że markanie guitaru. Następnie yy, nie wiem, by vol chyba tak czy wola? Nie by, by, by ze wolę chyba. Yy, takie były, takie chyba E, y, BZ wolę e, e, marki e, Cartier e, wersji odytuale e, To jest taka bardziej zielonkawa, miliowa, niemocna mocna i słodkawa wersja. Taka bardziej zielonkowo łąkowa bardzo kobieca. Świetny zapach. Mógł go niestety też unikat uwielbiam. I na koniec dwa zaparki, zapachy brytyjskiej marki John Malone, które nie grzeszą trwałością, ale na pewno swoim aurą, żyśkością i dalej się w w upałę i to jest czerwona pożyczka, czyli Red Courant and Oak chyba się mówi, nie wiem, czy z dębem, oraz Blackberry and Bye, gdzie wbrew nazwie bardziej jest taka motyw czarnej porzyczki niż jeżyny. Oba zapachy są bardzo rzeźkie, bardzo kobiece, bardzo aromatyczne. Blackberry jest trwalsza, chociaż tak nie jest jakoś wybitnie trwała, ale jak na malą, dosyć, dosyć. Także to moje są pomysły, jeżeli chodzi o właśnie ideały upa na upały, koniecznie dawajcie znać, jakie są Wasze typy. Chętnie posłucham, poczytam, posprawdzam, bo e, cały czas jednak mam niedosyt takich zapachów. Zresztą w ogóle jak policzyłam z tych 33 ja aktualnie w swojej kolekcji tak mam tylko 8 z tych zapachów. E, dużą część miałam już kiedyś. E, nie wiem, niektóre może planuję, nie wiem, zaraz to sobie przejrzę na szybko, szyboki. Nagrywanie mi pozwala, w sensie, jeszcze mam no, ponad dwie minuty czasu. Tutaj mi pokazuje telefon, więc tak, ja na kiedyś miałam, ale małą ilość. Myślę, że spokojnie mogłabym mieć. Mandarynę oczywiście miałam, alegrję mam, Rosabotanikę mam, Robert Ermer. Ten, ten rabarber ma moja mama, namówiłam ją, trzymam, namówiłam też moją mamę, czy nie musiałam namówić, po prostu od razu zapragnęła i już do niej leci ten zapach. Clean Rain kiedyś miałam, Outdoor też miałam, na chyba dziś mam jeszcze odlewkę. Diptika L'ombre d'olo, jak dobrze wymawiam, to mam. Malene miałam, Incantation miałam, Kalinie wydaje mi się, że mam odlewkę. Ame de la Reine, jak dobrze wymawiam, marki Istruach. Chyba tak, jeśli mamy tą historię po francusku, jest bardzo coś takiego. E... Kiedyś miałam, kiedyś miałam. Żuch, erme, e... chyba miałam jakieś próbki. na e... śródziemnomorski miałam. Ogródek tład mam. Ogródek panali miałam. E, Verbenes i y Frochet mam. Ensis no niestety mam, ale pusty flakonik trzeba będzie. Nowy flakonik, bo niestety wykończone. Sublim, balkis, mam nawet różne wersje przy reformulacją i po e, ich nóse chciałabym mieć. Bergamotkę planowałam, aż zrezygnowałam. Verbenes z y mam. mam. Mm, tą wodę RW Następnie właśnie tak, czyli tą wodę, tą nowość z marki L'Occitane Herbe To, jest, to by chyba, mają być jako zioła po prostu, tak w różnych językach podobnie jednak ta nazwa Przynajmniej w romańskich jest Myślę, że chciałabym mieć, chociaż nie wiem czy to jest zapach wart jest aż takiej ceny jaką mam markę L'Occitane za ten zapach In Love Again miałam e, liście pomidory, które miałam, mandarka są, miałam, lawendę miałam, podlecha z peregrą miałam,